Lucjan, skąd ty się tu wziąłeś? Chciałem załatwić parę spraw. Na długo przyjechałeś? Sam czy z żoną? No, może w końcu ją poznam. Kiedy to my się ostatni raz widzieliśmy? Na ten dzień sam. Nie poznasz jej. Jakieś lata temu? Dobrze, a dlaczego nie poznam? Rozwiodłem się od pana. O, no to współczuję. Nie ma czego. Nie mogliśmy już ze sobą wytrzymać. No to w takim razie gratuluję. Dziękuję. Siadę. A tak w ogóle to skąd wiedziałeś, że ja tu pracuję? A, spotkałem wczoraj Markę na mieście. Powiedział mi, że tu pracujesz. I tak sobie pomyślałem, że cię odwiedzę. A przy okazji może wyświadczyć małą przysługę? Okej, a o co chodzi? Przychodzą tu różne kobiety, które chcą poznać męża, ale się tak sobie pomyślałem, że mógłbyś znaleźć ci żonę. No może nie od razu żonę, ale... Rozumiem, rozumiem. A czy coś konkretnego cię interesuje? Wiesz, panna, wdowa, brunetka, blondynka, niska, wysoka? Nie, to obojętnie. Wybierz jego siebie. Przy okazji, pracujesz w takim miejscu i nadal jesteś kawalerem? Ha! I właśnie dlatego jestem kawalerem. A tak na poważnie, wiesz co, powiem ci, że jak mi się któraś podoba, to mówię jej, że jestem właśnie dokładnie taki, jak są jej preferencje. No na przykład przychodzi i mówi, że no... O! Chciałabym mieć wysportowanego męża. No to ja do niej mówię, że sam słusznie uprawiam dużo sportów i tak dalej, wiesz. To co ona powie, to ja się zgadzam i mówię, że właśnie tak jestem lub tak właśnie robię. Co? Nic? A, kończy się na paru randkach, czasami na jednej. Ale nieważne, co mam im powiedzieć o tobie? Wymyśl coś. Tak, żeby były zainteresowane. A jak się spotkamy i one nie będą mną zainteresowane, albo ja nimi, to trudno. To będzie tak randka w ciemno. Okej, dobrze. To wiesz co? Zadzwonię do ciebie za 3 dni i powiem, co z tego wyszło. Dobrze. W takim razie spotykamy się za 3 dni. Za 3 dni. Powiem ci, co i jak. Okej. Marka. Na razie. Za 3 dni. Za 3 dni. Witam panią serdecznie. Czy zechce panią wsiąść? No jasne, że zechcę. Jak mogę pani pomóc? No facet, no szukam męża. Proszę, że po co ja tu przyszłam? Jaki ma być przyszły małżonek? Bogaty! A, no tak. A coś poza tym? Wykształcenie, wiek? No przecież wiadomo, że jak bogaty, no to mądry i wykształcony, bo inaczej byłby biedny. Nie do końca się z panią zgodzę. Nie zna się pan. Dobrze. W takim razie w jakim wieku szuka pani męża? No ale co to za różnica? No najważniejsze, żeby był bogaty. No jak będzie młody, no to będzie przystojny. No jak będzie stary, no to będzie miał taką młodą żonę, czyli mnie. I nie będzie uganiał się za innymi młodymi laskami. A jak będzie bogaty i brzydki? No coś pan, bogaty i brzydki? No jak bogaty może być brzydki? No tak, kobieca filozofia. Dobrze. A jakie ma pani walory? Żebym mógł je przedstawić przyszłemu kandydatowi na męża? Jak to jakie? No niech pan spojrzy na moją figurę. Nieźle to. Nogi zgrabne, chyba okrągła. No tak. A piersi? Co pan powie o moich piersiach? No ma pani małe piersi. No świnia! Chodzi o to, że są okrągłe. A poza tym wcale nie są małe, tylko średnie. Chce pan zobaczyć? Nie. Proszę usiąść. Jest pan pierwszym facetem, który nie chce oglądać moich piersi. Jest pan ten
owszem, pani. Nie jestem ten tego winny, tylko jestem w pracy. Proszę sobie łaskawie wyobrazić, że pani pokazuje mi swoje piersi, jak ktoś wchodzi do biura. Pomyśli sobie, nie wiem co. Czy mogłem mnie zwolnić? No tak. No to ma pan dla mnie tego męża. No ale co, że już teraz? No, wprowadzę pani dane i zdjęcie do bazy, pani wymagania. No zobaczymy. No ale ja myślałam, że już dzisiaj będę miała męża. No rozczarował mnie pan. Jak się ktoś zgłosi, to proszę do mnie natychmiast zadzwonić. Słyszy pan? Natychmiast. Oczywiście, natychmiast. No to pa. Pa. Jak mogę pani służyć, żeby była pani zadowolona? Od tego, żebym była zadowolona, będzie ktoś inny, a nie pan. No tak, oczywiście, przepraszam, no, niezbyt dobrze się wyraziłem. No, szukam drugiej połówki. Czyli męża. Nie. Nie rozumiem. No, nie zupełnie, no męża też, później. A teraz szukam drugiej osoby. Rozumiem. Szuka pani narzeczonego, który ewentualnie w przyszłości zostanie pani mężem. Nie. No to kogo pani szuka? Drugiej kobiety. jest pani lesna? No ja już nic nie rozumiem. Nie chce pani męża, tylko szuka kobiety, ale nie jest pani lesbijką. Taką dyskryminację to by mogła podać pana do sądu. Tak, tak. A wie pani, że to ja jestem dyskryminowany w Unii Europejskiej? Tak? Tak, ja. Nie jestem, proszę pani, w żadnej mniejszości. Ani religijnej, ani seksualnej, społecznej, etnicznej, nic. Sama większość. Przez to, proszę pani, nie mam żadnych praw ani przywilejów. I takie rzeczy, co mi pani tutaj opowiada, że mnie pani poda do sądu, to ja mam... Wie pani gdzie? O, odważny pan jest. A co? No dobrze. Skoro nie świadczycie takich usług, to proszę znaleźć mi męża. No, od razu lepiej. No to słucham. Jaki ma być pani przyszły mąż? Bardzo panią przepraszam, ja tylko przyniosłam na siebie dokumenty. Proszę, proszę. Przejrzyj to, proszę. Wiesz, co masz z tym zrobić? Oczywiście. Padł mi dolny. Proszę. Kto to? Muszę z nią spróbowała. Właścicielka biura i moja szefowa. Proszę pani, jest wykluczone. Ona ma męża i dzieci. I kochanka. Skąd pan wie, że ona ma kochanka? Bo wiem. Oj, niegrzeczny pan jest, Jasiu. A co? Dobrze, ale wróćmy do kandydata na pani męża. Jaki ma być czynnik pani przyszłości? Dobrze. Ma być zwariowany. O, taki jak ja. Aha. Pytanie co? Bo jeśli pani miała ochotę spróbować z kobietą, to czy on ma mieć też czasami ochotę spróbować z mężczyzną? Nie! Proszę darować sobie takie żarty. Ma być miły, przystojny i zwariowany. Stan cywilny mnie nie interesuje. To nie może być ona. Kawaler, rozwodnik, wdowiec. Co miałam na myśli? A co? Żona ci też się tu zgłasza? Nie, no skąd, nie. To co pan głupio gada? No, nie udał się panu żart. Przepraszam, nie udał. To skoro już pan wie wszystko, to czekam na informację. Tylko proszę poważnie podejść do sprawy, Jasiu, bo się poskarżę pana szefowej. Nie,
No, oczywiście, oczywiście. No, proszę pani. No. Dobrze, no. Dobrze. Ja. Ale dziewczyna, kobiety szuka. Ale nieważne. No to teraz. Dobrze. Patrzy nocą w twe okienko. Czy ma pan zamiar recytować wszystkie 11 zwrotek? Poza tym nie dobieram. Przepraszam, uniosło mnie. To niech pan uważa. Jest pan w pracy i nie powinno pana ponosić. Jeszcze raz, przepraszam. Przepraszam, długo mam na panią czekać? Czelny człowieku, przecież zapłaciłam panu, żeby pan czekał na mnie w automobilu. Przepraszam, czym pan tu przyjechał? Jestem kierowcą taksówki. Którą tam pani przyjechała? Proszę 20 zł. Za rogiem widziałam bar. Proszę iść sobie kupić coś do jedzenia, ale za 15 minut proszę czekać na mnie w automobilu. Dziękuję pani bardzo. Będę czekał w automobilu. Do widzenia panu. Bezczelność. No brak kultury i obłady. Tak, bezczelność. Żeby pół godziny nie mógł poczekać na pani w samochodzie, to znaczy w automobilu. Dobrze, ale wróćmy do kandydata pani męża. Wie pan, interesuje się również malarzem. O, wiem, proszę nie kończyć. Panie, przyszły mąż powinien znać podziwiać mistrzów impresjonizmu. Monet, Renoir, Degas, Sisley, delikatne pociągnięcia pędzla, refleksy światła układające się na płótnie. Wie pan co? Nie lubię impresjonizmu.
taki Rafael, Da Vinci, Michał Anioł. Ach, ci to umieli namalować. Każdy szczegół. To są malarze. Oczywiście, Michał i Anioł. I ważny jest również odpowiedni ubiór. Ma pani słuszność? Idealnie skrojony garnitur i krawat to podstawa ubioru mężczyzny. Wolę frak i muszkę. A, no tak. Jak ja współczuję mężowi. Dobrze, kandydaci też chcą wiedzieć, kto się nimi interesuje. Proszę mi podać swoje zadanie. No wie pan, nie jestem już 20-latką, ale myślę, że jestem nadal kobietą atrakcyjną. Poza tym mam zaoszczędzoną pewną sumę pieniędzy. To ostatnio znacznie podnosi atrakcyjność. Wszystkie cechy, które wymieniłam, a które powinien posiadać mój mąż, mój ewentualnie przyszły mąż, posiadam ja. Znam się na sztuce, na malarstwie. Jestem spokojna, poukładana. Doskonale prowadzę dom. Znakomita żona do poprowadzenia wystawnego, ale spokojnego życia. No i jak już wspomniałam, mój wkład w związek nie jest wcale taki mały. Dobrze. Dziękuję pani serdecznie za spotkanie. Jak tylko znajdę odpowiedniego kandydata, skontaktuję się z panią. Już mój współczuję. Mam nadzieję, że nie będę musiała długo czekać. Do widzenia. Do widzenia pani. No i gdzie ona jest? Miała być 5 minut temu. Spokojnie, przyjdzie. Nie denerwuj się. Zupełnie jak moja była żona. Też się przy niej spóźniała. I ja razem z nią. Przyjdzie, przyjdzie. Spokojnie. Bardzo chciała cię poznać. Znaczy, wiesz co, podkoloryzowałem twoją sylwetkę i charakter, ale wniosło skutek, od razu chciała cię poznać. Pokolorowałeś? Żebyś tylko nie przesadził. No właśnie. Ale wiesz, że Ela i Ola nie były zainteresowane spotkaniem z tobą? Ela? Widzisz mnie w towarzystwie tej wytwornej damy, jak mnie określiłeś? Nie pasuje cię się. Ola? Jestem za biedny dla niej. Ona szuka bogatego faceta. Ala to co innego. Podobało mi się, mówiłeś, że chciała się spotkać z kobietą. Nie, żeby to pochwalał. Spodobało mi się to. Zupełnie jak moja była żona. No właśnie, a co porabia teraz twoja była żona? Nie mam pojęcia. Zaraz po ślubie wyjechaliśmy do Warszawy. Ale po rozwodzie. Ja wyjechałem na wschód, a na zachód. Niech tak zostanie, co? To za idiotka była, kurka wodna. O! Państwo pozwolą. To jest Lucjan, nawiasem mówiąc, mój bardzo przyjaciel. A ta urocza to właśnie pani Ala. Co? Pan Alba? To ma być ten przystojny, miły mężczyzna? Przecież to jest naśmiewa mój były mąż. Państwo się znają? No pozwól, że ci przedstawię. Ta małpa? To moja była żona. Świt! No bo z tobą się nie dało na ty. A w ogóle skąd ty się to wziąłeś? Przyjechałem do miasta. Nie wolno? No wolno, wolno. No ale co to teraz? A, proszę sobie, takim tonem do mnie mówisz. Świnia! Co? Świnia? A była kobieta, odwróciłem wyjść. Takim tonem po znaku, a nie się właśnie czynił.
Nie wolno? Nie wolno! No. Ależ mi dziewczyny znalazłeś? Gorzej wydać nie mogłeś. Gorzej wydać nie mogłeś! Ale się mi śmiałam! Ja zbieraj będzie po robocie. Ale no, nie mogę. Ta pani przyszła na umówione spotkanie z klientką biura. Nie mogę. Właśnie. Jestem klientką biura i przyszłam na umówione spotkanie i żądam, żeby pan wyrzucił stąd tego pajaca. No co ty, ja się chyba tego nie zrobisz. Obawiam się, że będę musiał. Masakra. Lucjanno, no proszę, opuść to biuro. No proszę, niech mu pan nie wchodzi. Wie pan gdzie? Tylko niech go pan kutnie w to miejsce, gdzie pan wchodzi. Tylko wyrzuć tu stąd. Co? Lucjanie, wyjdź. O kurka woda. Dobry, bardzo mi miło znowu pani poznać. Nie lubię się! Nie pan! Ćwina! Małpiszą! Ratowan! Dobra, dobra. Wyjdź. No. No. I co teraz? Dobrze, już dobrze. Zapomnijmy o wszystkim. A pan nie znajdzie teraz nowego faceta. I to szybko. Rozumiemy się? Rozumiemy się. No. No do miłego, szybkiego zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. No, kto by pomyślał o takim rzeczy? Thank you.
gdzie oni są, no? Dzieci mężczyźni. Prawdziwi tacy. Nie tam jacyś. O, tak, tak, sokoły. Erosi. Dzieci mężczyźni nie miały czasu. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim. Jak nie nerwus, to histeryk. Taki drobny cwaniak, skrzętna mrówka. Niepoważne to, nieszczere. Jak bezwolne manekiny, popychane i kopane. Gęby pełne wazeliny, no i oczka za innymi rozbiegane. Tak, tak, dziewczyny. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje, wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem. Po kolacji, ale jaja, śmiesznym szeptem po kolacji. Mówię wam, dziewczyny, tacy są faceci. Szkoda, a gdzie są ci prawdziwi faceci? Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami. A przestań, dziewczyno. Tak, ideami o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak zostali. A gdzie te umysły epokowe? Protoplaści czynu większy niż pokątne zarobkowe kombinacje, tuż przed pierwszym. Tak, a do tego nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Ale ty myśliłaś, no nie, może jeszcze gdzie ty tam czyn, woli, intelektu, czego? Woli, czynu, intelektu. Dzieci mężczyźni, prawdziwi tacy. Ale tam jacyś. Orłami. O tak, sokoły. Herosi. No gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? No gdzie te chłopy na miarę czasu? Gdzie te franty? Gdzie? No gdzie? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma! Ema, dziewczyny, a nasi faceci? Słabe dziewczyny! Nasi faceci są inni. No właśnie, gdzie oni są? Czekamy już 5 minut. No, no i, no i gdzie możecie? Zabierać te torby i do domu! Ale już! Do domu! Pomiędzy zwolennikami teorii o wiodącej roli mężczyzny, a obrońcami praw kobiet. W dzisiejszym programie chcielibyśmy się odnieść do jakże żywego tego problemu. Do naszego studia zaprosiliśmy wybitną specjalistkę z zakresu kobietologii, panią Hildę Feminę. Oraz znanego męskiego szowinistę, doktora Eustachego Prawoskrętnego. Oddajemy głos naszym gościom. Mężczyźni od wieków dyskryminują kobiety. Chcecie nas widzieć tylko kucharki, sprzątaczki? Pani profesor! Chcecie nas tylko wykorzystywać. Nie interesują was nasze uczucia. Myślicie, że wszystko wam wolno. Opowiadacie o nas prostackie dowcipy. Droga pan! Milczeć! Jakim prawem mnie pan obraża? Ja panu obrażam? Dosyć tego. Niech w końcu pan i panu podobni
zrozumieją, że to my, kobiety, decydujemy o losach świata. I nie pozwolę, żeby nas tak traktowano. Wy? O losach świata? Panie, da się żartować. Już w czasach prehistorycznych to kobiety stały na straży ogniska domowego. Przepraszam, jaskiniowego. Przygotowałem twoje ulubione kurze muszki, co się własny.
Jak tam w pracy? Pewnie jesteś zmęczona. No tak, tak. Żartujesz? No coś ty, no pewnie, że przyjdę. O! Przestań. Pewnie. Będę. Nie czekaj na mnie z kolacją. To jeszcze nic. Niech pani zobaczy, do czego zdolne są kobiety. W tygodniu to jesteś tu cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy boiski. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus. Wybrałeś wczoraj z kolegami na ryby. A wiadomo, że rybka lubi pływać. Męczyliśmy się całą noc. I co? Myślicie, że nasz trud został doceniony? Żeby chociaż odrobinę zrozumienia. Gdzie tam? Już na samym wejściu przywitałem się z prawym sierpowym mojej ery. A po chwili w kuchni zaroiło się od latających talerzy. Nic już więcej nie pamiętam. Pocieszam się tylko tym, że moi koledzy mają jeszcze gorzej. Żony odcięły ich od zaopatrzenia i zabrały kieszonkowe. A upał taki i susza, że szkoda gada. Taki jest los mężczyzny, współczesnego mężczyzny. To my jesteśmy pokrzywdzeni i możemy czuć się zagrożeni, to my musimy walczyć o swoje prawa. Te żałosne przykłady niczego nie dowodzą. Nadal nas prześladujecie i gnębicie. Kłamstwo! To samo życie! Kłamstwo! Ty, mężczyzno! Musimy przerwać tę ciekawą dyskusję. Jak państwo widzą, nie udało nam się doprowadzić do pogodzenia z właśnie stron. Przypominam, że w najbliższą godzinę czekamy na państwa telefony tej tak ważnej sprawie i do zobaczenia w kolejnym programie z cyklu Gadanie na ekranie. Thank you.